podstawy naszego funkcjonowania tu na ziemi, czyli bezpieczeństwa, to jest najpierw. Chcę powiedzieć o kilku słów na temat bezpieczeństwa. W III Mojżeszowej 25:18 jest napisane tak: wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw, a wypełnijcie je i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. Ten werset dotyczy ziemi. To jest bardzo ważna rzecz. Nie mówimy tutaj o bezpieczeństwie związanym z pójściem do nieba, z byciem w niebie. Nasze bezpieczeństwo związane z byciem w niebie jest oparte na tym, co zrobił dla nas Jezus. I nigdy na niczym innym się nie opiera. I taką w ogóle podstawą, gdy zaczynamy mówić o bezpieczeństwie, to jest to, że my musimy czuć się bezpieczni jako zbawieni ludzie. Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie jako zbawiony człowiek w temacie życia wiecznego, to też nie dasz rady w ogóle zastosować innych form bezpieczeństwa. Nie będziesz mógł nawet przyjąć tego, co będę dalej do Ciebie mówił. Więc teraz, jeżeli w ogóle ktokolwiek z Was nie jest przekonany w 100%, że Bóg nigdy go nie odrzuci, że nic go nie wyrwie z ręki Boga i nic go nie odłączy od miłości Chrystusowej, to musi teraz zrobić zwrot w sobie. Musicie zrobić zwrot. Bóg w Chrystusie pojednał Ciebie ze sobą na zawsze. Nawet jeśli upadasz, nawet jeśli robisz różne rzeczy, które są wbrew temu, co mówi Bóg, to nie oznacza, że jesteś od Boga odłączony. No nie jesteś. Możesz nie czuć Jego obecności, możesz mieć wiele różnych problemów, bo będziesz miał problemy, krótko powiedziawszy, grzech przynosi problemy do życia ludzi, ale nie zamyka nieba. Dlaczego grzech nie zamyka nieba? No bo niebo zostało otworzone w Chrystusie Jezusie raz na zawsze. I każdy, kto przyjmuje Jezusa, jest człowiekiem zbawionym i kropka. Nic i nikt nie odłączy Cię od Boga. Twoja natura to nowa natura. Wszystkich zachęcam do tego, aby przesłuchali mojego nauczania na temat grzechu śmiertelnego, żeby zrozumieli, co to w ogóle za historie są, bo wasza pewność zbawienia, nieutracalności zbawienia jest w ogóle fundamentalnym tematem, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa i realizację bezpieczeństwa tu na ziemi. Nie można mówić o bezpieczeństwie tu na ziemi, jak się nie ma bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o niebo. To jest w ogóle koniec. Ale ja robię założenie, że wy wszyscy jesteście przekonani, że nic was nie odłączy od Boga, nawet wy sami. Czy ktoś nie jest przekonany o tym? To jest ważne dla mnie. Znaczy dla mnie, jak dla mnie, ale dla ciebie to jest ważne. Jak nie masz pewności, ja w ogóle z tobą się porozmawiam. Pewność, wiesz co to jest pewność? Pewność to jest coś, na co nie ma żadnego zaprzeczenia wewnątrz i zewnątrz. Mnie codziennie informują ludzie, że pójdę do piekła. Mailowo, SMS-ami, telefonami. Zgnijesz w piekle. Kiedyś moja żona do mnie przychodzi i mówi: napisał do mnie człowiek, tak, ty gruba świnia, wierzący człowiek, usługujący taki, zdechniesz w piekle razem z tym antychrystem twoim mężem. Ja mówię, co chcesz na śniadanie? Ja mam takie podejście do tego, rozumiecie, o co chodzi? Wiecie, dlaczego mam takie podejście? Bo w 2001 roku spotkałem się osobiście z Jezusem Chrystusem twarzą w twarz i bo to było dość krótkie spotkanie, które powaliło moje życie na ziemię, a następnie
rozwaliło mnie na kawałki, pozbierało do kupy, tak? I uczyniło ze mnie nowego człowieka. Kiedy wstałem z moich kolan w więziennej celi w Sztumie, byłem nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem. Nie potrafiłem tego nikomu udowodnić. Kiedy kolega, który był na świetlicy, wrócił i usiadł, ja siedziałem na łóżku, patrzyłem w ścianę, on mówi, co ci się stało? Ja mówię, Boga spotkałem. A on mówi, jak? Ja mówię, nie wiem. Siedziałem, czytałem Pismo Święte, zacząłem płakać, uklęknąłem na podłodze i on tu przyszedł. On mówi, ja też tak chcę. Pierwszy raz Ewangelię tak głosił. Od tej pory przeszedłem przez wiele religijnych zawirowań. Byłem przekonywany przez ludzi, którzy mówili do mnie, Artur, uważaj teraz! Trzymaj co masz, żeś się stracił, Arturze! Tak mówili do mnie. Ja sobie patrzyłem, mówię, kurczę, jakie to w ogóle trudne się zaczyna robić wszystko. To w ogóle wtedy w tej celi w Sztumie klęczałem na podłodze, płakałem, wiedziałem, że jest tam Bóg, słyszałem Jego słowa i Jego słowa brzmiały tak. Umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. Teraz się dowiaduję od moich braci w Chrystusie, że muszę uważać. Wszedł do mnie Bóg i powiedział, że nigdy nie stanę na sąd. Bo Jezus umarł za mnie. Ja miałem umrzeć, ale Jezus umarł. A teraz mam uważać. To było dla mnie bardzo trudne. Rozumiecie? Przeszedłem przez różne zawirowania. I któregoś dnia, jak jechałem sobie autobusem do kościoła zielonoświątkowego w Warszawie, jakby przeszył mnie werset z Galacjan. Albowiem z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Od tego dnia zrozumiałem, że Bóg mnie nigdy nie odrzuci, nie opuści. Ale przez wiele kolejnych lat myślałem, aczkolwiek mało mnie to obchodziło, ponieważ ja uważałem, że nigdy nie odejdę od Boga, więc o tym za dużo nie myślałem, ale miałem w swoich myślach taką przestrzeń, która mówiła tak, oczywiście, że Bóg cię nie zostawi, nie opuści, ale ty, jak będziesz chciał, to możesz od Niego odejść. I to się nazywa grzech śmiertelny. I tak sobie z tym żyłem. I nawet o tym głosiłem w różnych miejscach, bo już zacząłem być usługującym i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, w pewnym momencie zacząłem sobie uświadamiać bardzo prostą rzecz. Że spotkanie z Bogiem powoduje odrodzenie ducha człowieka. Że to nie jest być w stanie się lepszym, przestałem pić, przestałem ćpać, przestałem to dołożyć, tylko że wewnątrz mnie, w najgłębszej części mojej istoty, zwanej duchem człowieka, nastąpiła reakcja odrodzenia tego ducha, który był obumarły do czasu mojego spotkania z Bogiem. I tenże duch ożył. I nigdy już nie umrze. To wieczny byt. Nowa natura. Przestałem być homo sapiens i stałem się chrystusowcem. Inny gatunek. Nie z tej ziemi gatunek. Zrozumiałem, że jestem kosmitą. Zrozumiałem, że prawa tej ziemi nie dotyczą mojego ducha. Zrozumiałem, że nie ma takiej opcji, żeby Arturek odszedł od Boga. Bo Arturek jest nowym człowiekiem, ma naturę Chrystusa, jest złączony z Bogiem na zawsze. I nawet jak Arturkowi się coś popieprzy w tej ludzkiej główce, to natura Arturka jest nowa. Nigdy się nie zmieni. Spotkanie z Bogiem gwarantuje ci pójście do nieba. I nikt łącznie z Tobą nie może tego zmienić.
Jeśli popadniesz w grzech, to krew Jezusa służy ci do obmycia. Jeśli będziesz trwał w grzechu, będziesz miał problemy na ziemi. Ale jak umrzesz, i tak pójdziesz do nieba. Jak se strzelisz w łeb, też pójdziesz do nieba. Rozumiesz? To są rzeczy, które tworzą podstawę poczucia bezpieczeństwa. Dlatego można śmiało iść do przodu i niczego się nie bać. Czy to powoduje, że grzeszę? Wręcz przeciwnie. To powoduje, że moja siła wzrasta. To powoduje, że demoluje diabła. To powoduje, że diabeł nie ma na mnie nic. On już nie przychodzi do mnie i mówi: a jakby się odszedł, ja mówię, za mnie, mordę debilu. Ty odszedłeś. Ale za ciebie Jezus nie umarł. Rozumiesz? Zrób mu przykrość. Powiedz mu, że krzyż nie jest dla niego. Jak jeszcze raz do ciebie przyjdzie i powie: możesz odejść, kiedy ci uważam. Co ty gadasz w ogóle? Jezus umarł za moje grzechy, a nie za twoje. Za moje, a nie za twoje. Ty zgnijesz w Gehennie, a ja będę żył wiecznie z Bogiem. I to jest ta podstawa. Coś, co musi być w nas wbite. Religia oczywiście będzie chciała to z ciebie wyjąć. Będzie mówiła: uważaj! No. Trzeba trwać. Pamiętam, taki... Ja byłem przestępcą. Taki... To był w kościele zielonoświątkowym, podszedł do mnie taki policjant nawrócony, uścisnął mi dłoń, bardzo mocno mnie ścisnął. No to dziś to czuję, jestem generalnie takim, nie jestem, ćwiczę to tak, dobrze wyglądam, ale generalnie jestem drobnej kości facet taki. Ścisnął mi to, mówię: Artur! Mówi: pamiętaj, teraz trzeba trwać, bracie! Rozumiesz? Ja mówię: Boże, bo to było dla mnie takie, nie, on był taki twardy facet, i on, ale on naprawdę tak żył, on cały czas uważał. Rozumiecie? W ogóle uważał, w ogóle uważał. A ja dzisiaj nie uważam. W ogóle nie uważam. Wcale nie uważam. Wiecie, do czego mnie to doprowadziło? Że grzech zaczął odpadać z mojego życia, jak stary tynk ze ściany. Zaczęły znikać pożądliwości, zaczęły znikać cielesne pragnienia. Przestałem walczyć, żeby nie siedzieć w pornografiach i innych rzeczach. Raptem się przestało chcieć siedzieć w tej pornografii. Raptem się przestało chcieć robić dziwne rzeczy. Co to jest? Łaska. Stara, dobra łaska. Bóg cię kocha. Bóg cię nigdy nie zostawi i ty nigdy od Niego nie odejdziesz, nawet jak narozrabiasz. To krew Jezusa jest po to, żebyś się obmył i bądź mądry, obmywaj się, żyj, zwyciężaj i się nie spinaj. Jak człowiek spina, to mu może coś pęknąć. Ale to słowo, które ja tutaj czytałem, jest na, mówi tak: wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. Więc z czym dalej mamy do czynienia, że aby na ziemi żyć bezpiecznie, czyli żeby prawidłowo móc korzystać z tej spuścizny Bożej, my musimy funkcjonować w Bożych zasadach i regułach i koniec. Już nie dla Boga, bo sprawę z Bogiem załatwił nam Jezus. Bóg nie ma nic do ciebie. On mówi: dziecko moje, kocham. Ale niestety, drodzy przyjaciele, żyjemy na ziemi. I to nie ma czegoś takiego, że mimo, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha i nigdy nie stracisz nieba, to że jeżeli ty będziesz te chodził na ziemi, jak będziesz chciał, to będziesz miał dobrze. No nie będziesz miał tak dobrze. Bo ziemia rządzi się swoimi prawami, przyjaciele. Kiedyś zaprosiłem do kościoła takiego biznesmena. I ten biznesmen, zresztą też pastor, powiedział taką bardzo mądrą rzecz. Mówi tak: nie myśl sobie, że jako wierzący człowiek nie obowiązują cię prawa gospodarcze. Mówi, powiem ci tak. Jeżeli jesteś wierzący i w naszym kraju nie, i założysz firmę i w naszym kraju nie będziesz płacił podatków, to przyjdzie do ciebie urząd skarbowy. Tak samo jak do niewierzącego. Wiesz dlaczego? Bo masz NIP. Rozumiecie? Nie ma NIP-ów narodzonych z Bożego Ducha i nienarodzonych z Bożego Ducha. NIP to NIP. Im się
się musi wszystko zgadzać. Rozumiesz? Jeżeli chrześcijanin będzie kradł, ok, to go zamkną. Tak samo jak niewierzącego. Myślicie, że chrześcijanie nie kradną? Kradną. Święty Paweł musiał napisać to aż do Efezjan. Po to on pisze do kościoła w Efezie, kto kradnie, nie kradź, przestanie. Do kogo to pisze? Do naszych braci i sióstr. Jeżeli kradnie, myślę, że w porządku. Paweł list do nich musiał napisać. Przecież on nie pisze do niewierzących. Do świętych w Efezie. No święci w Efezie w ogóle kradli. No, no sorry. To niekoniecznie było dla nich takie jasne. By się nawróciła się jakaś banda, wiecie o co chodzi? Chodził w ogóle tamten Paweł głosił, nawróciła się jakaś ekipa złodziei, ale oni, o tak, Jezus jest naszym Panem, aha, halleluja, pójdziemy do nieba, Paweł mówi, jasne, tak? No to dawaj, idziemy dalej moić, rozumiesz? Paweł mówi, nie, to nie ma dalej, że się owce kradnie. Nie kradniemy owiec, bracia. To się okazuje, że to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. To trzeba uczyć ludzi takich rzeczy. Rozumiecie? Trzeba uczyć. Ludzi trzeba uczyć, że za mąż trzeba wychodzić, a nie żyć bez ślubu. Trzeba ich uczyć. A ludzie mówią, jestem wolny w Chrystusie, a nie muszę mieć ślubu. Ja mówię, ty, no dobra. Ja nie mam nic do tego, że ty masz ślub, czy nie masz ślubu. Ja osobiście. Mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo ja z tobą nie żyję. Ale na przykład jestem twoim sąsiadem i chcesz mi ogłosić Ewangelię, mieszkasz naprzeciwko mnie i teraz wychodzisz do mnie, ja jestem niewierzący i ty mówisz, sąsiedzie, chciałem ci powiedzieć, że Jezus jest tutaj żywy, że w ogóle ten, a sąsiad powie, ten spokojnie, żyjesz na kocią łapę z tobą, bo tak. No to co ty mi mówisz w ogóle o takich Bożych rzeczach? Przecież mówię, jesteś zupełnie antyświadectwem dla tych ludzi. Nie chcesz się żenić, to wyjedź na jakieś tam wyspy wielkanocne, może tam się nie żenią. Takie mają prawa, zwyczaje i tam nikogo to nie będzie razić. Ale żyjesz w Rzeczpospolitej Polskiej. Gdzie w tym kraju człowiek normalny, na zasadach takich moralnych, no to albo jest kawaler, albo panna, albo się pobrali. No. A nie, może ty jesteś w Chrystusie, ty się nie żenisz. Nie, nie ożenisz się, nie wyjdziesz za mąż, to będziesz miał różnego rodzaju problemy, czyli będziesz zbierał owoc swojego grzechu. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli to słowo. Wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. Ktoś mnie pyta, na przykład, jak palę papierosy, to czy pójdę do nieba? Mówię, człowieku, do nieba się idzie, jak się pali papierosy, a jak się, można tam też marihuanę palić, jak się nawróciło, to się idzie do nieba. No to co, to Bogu przeszkadza, jak palę? Ja mówię, ty, no Bogu nie przeszkadza, że Bóg na raka się nie wykończy. To ty dostaniesz raka i jarania. Co ty myślisz, ty w imieniu Jezusa możesz ślugi jarać? Że ty jesteś w ogóle... Że co ty, z tym narodzonym z Bożego Ducha mogę jarać? No jaraj! Się wykończysz na raka. Przecież potem z rakiem będziesz do mnie pomóc się, nie? A pewnie. Ja się nie muszę cię mówić. Idź tam do ojca się wytłumacz teraz. Że zszedł z tego świata w wieku 44 lat. Zamiast żyć 120, proszę ciebie osiągnąć sukces. Po coś tam poszedł. Tak wcześniej. Taki jest film fajny Konstantin z Keanu Reevesem. Trochę bajkowy, ale jest taki fajny klimat, bo on demony wypędza, a ma raka płuc. I gada sobie z archaniołem Gabrielem. To Keanu Reeves gra, bardzo fajny taki. I mówi tak, dlaczego on mi to zrobił? Pyta anioła. A anioł pyta, ale co ci zrobił? Ja dla niego takie rzeczy robię, demony wypędzam, a on co? Raka mi dał? A Gabriel mówi, jesteś poważny? On ci dał raka? On jest miłością. On nie rozdaje raków. Raka masz, bo palisz dwie paczki dziennie od 15 roku życia. A demony wypędzasz nie swoją mocą, tylko jego mocą. Czego się czepiasz? Tak z niemanią gada, w ogóle wiesz, to jest mistrzostwo świata w ogóle. No i co ty na Boga zrzucasz, że raka masz? Nie, pan. To jest w ogóle świetny film, bo to jest film pokazujący w ogóle nawrócenie człowieka. No to trzeba obejrzeć cały i przetrwać te głupie momenty. Bezpieczeństwo to stan gwarantowany przez Boga, ale jest warunkowany tym, że my chodzimy według tego, co się nazywa popularnie prawdą. Jeżeli chrześcijanin nie chodzi w prawdzie, to nie mamy żadnej podstawy, żeby mówić, że jestem bezpieczny na ziemi.
Nie, bezpieczny jesteś, jeżeli chodzi o niebo. Ale bezpieczeństwo na ziemi jest związane z twoim wyborem chodzenia według Bożych praw. I to nie jest 10 przykazań jakichś, bo to nas nie obowiązuje. My nie mamy, my nie jesteśmy pod żadnymi przykazaniami Bożymi. Przykazania Boże zakończył Jezus. On powiedział, ani jota, ani kropka nie przepadnie z Bożego zakonu, tak? A następnie poszedł na krzyż i powiedział, wykonało się. On wykonał prawo, on wykonał je. A więc my nie funkcjonujemy według prawa, ale są prawidła duchowe. Na przykład, jedno z podstawowych prawideł duchowych, tak? Wierzyć. To jest duchowe prawo. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Żebyśmy na ziemi byli bezpieczni, musimy chodzić w czym? W wierze. No w wierze musimy chodzić. Musisz wierzyć. Jak ty nie wierzysz, to ty jesteś w niebezpieczeństwie. Rozumiesz? Inne prawo duchowe, prawo wymiany krzyżowej, które brzmi w bardzo prosty sposób. Wszelkie zło należne ludzkości z uwagi na jej grzeszność spadło na Jezusa, aby wszelkie dobro należące się Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło ludziom. Wymiana krzyżowa. Prawo krzyża. Wymiana. Jak to się ma w praktyce? Jezus się rozchorował, abym ja mógł być zdrowy. Zaczynam w to wierzyć. Przychodzi choroba jakaś do mojego życia, mówię zaraz, halo, halo. To nie dla mnie. Ta grypa nie dla mnie. Ktoś przychodzi, mówi, grypa panuje. O, ja w twoim życiu. W moim panuje Jezus. Ja nie powiedziałem, grypa jest moim panem. Ja powiedziałem, Jezus jest moim panem. Może u ciebie panuje grypa. Nie u mnie. Wokół mnie. Może panować grypa, ale nie będzie panowała we mnie. Dlaczego nie będzie we mnie panowała grypa? Bo 2000 lat temu Jezus rozchorował się na wszystkie grypy świata. Żebym ja mógł dzisiaj żyć bez grypy. Takie prawo duchowe. Ja muszę według tych praw chodzić. Następne prawo duchowe z krzyża. Jezus stał się ubogim, abym bogactwem Jego był ubogacony. Mam prawo być człowiekiem majętnym. Ja z tego miejsca wychodzę. Religia nam mówiła, że mamy być puści jak bębny tureckie. Im biedniejszy, tym lepszy. I się mówi, skromnym trzeba być. Poprzestawać na tym, co się posiada. O. Ja mówię, nie ma problemu, poprzestawaj na tym, co posiadasz. Tylko moje pytanie jest takie, jak ty będziesz budował królestwo z tego, co ty posiadasz, jak ty jesteś człowieku biedny, jak myszko świetny. Czego ty tam chcesz udzielać hojnie potrzebującym? I ty masz motyle w kieszeni. Udziel. Z motyla. Mówię, ja jestem człowiekiem skromnym. Ja żyję sobie na bardzo prostych, skromnych warunkach. Mam pieniądze, żeby postawić sobie dom, ale domu nie stawiam, bo nie mam czasu na to. Mieszkam sobie w mieszkaniu normalnie. Nie mam parcia na to, żeby sobie dom postawić. Rozumiesz? W ogóle ludzie czasami do nas przyjeżdżają, mówią, wiecie, bo ludzie to myślą, że my w ogóle w jakichś warunkach super żyjemy, o, w ogóle tego, że czyścimy ludzi z kasy, w ogóle tam, wiecie, i tak dalej. No, my sobie mieszkamy normalnie, mamy cztery, tam sobie siedzimy, my i kot. I w ogóle jesteśmy szczęśliwi w tym temacie, w ogóle, rozumiecie, bo jesteśmy w Bogu, nie? To nie mamy parcia. Ale obracamy pieniędzmi po to, żeby szerzyć Królestwo Boże. Tak? No więc ja mam być bogaty, żeby szerzyć Królestwo Boże. To bardzo proste rzeczy. To masz być skromny wewnątrz siebie, ale masz posiadać, masz mieć, żeby dawać. Z czego masz dawać, jak nie masz? To, więc to są prawidła duchowe. Pokazuję wam te rzeczy, bo nasze bezpieczeństwo zależy od naszego posłuszeństwa Bożym prawidłom. Nie wolno sobie myśleć w ten sposób, o, Jezus umarł za moje grzechy, idę do nieba i tam mam takie bezpieczeństwo, to teraz też będę sobie na tej ziemi chodził i się będę tak bujał. Czy nie masz bujać. Ty masz być posłuszny Bożym prawdom. Ty masz patrzeć w te Boże prawdy, jak sroka w gnat. Tak masz być wpatrzony.
Masz być skoncentrowany na tym. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście taką rzecz zobaczyli na samym początku. To jest coś, co jest dla nas bardzo istotne. I teraz z czego musi wynikać to nasze zrozumienie zarówno bezpieczeństwa w niebie, jak i bezpieczeństwa na ziemi, jakże różnych dwóch bezpieczeństw. Z tego, że Bóg to jest nasz Ojciec. W ogóle wiecie, że Bóg jest dla nas tylko Ojcem. To On dla świata jest sędzią. Rozumiecie mnie? Ale od kiedy przyszedłeś do Jezusa, to Bóg to jest twój tatuś. Tata twój. Tata. No to w ogóle Jezus przyszedł objawić tatę. Wy w ogóle zauważyliście, że Jezusa nigdy nie prześladowano za to, że On uzdrawiał chorych. Że wypędzał demony. Jezus nie był za to prześladowany. Wiecie, za co Jezus był prześladowany? Powiedzieć wam? Za parę rzeczy. Po pierwsze dlatego, że On wybaczał grzechy ludziom. Chodził po ziemi i grzechy wybaczał. To w ogóle rozwalało system. Po drugie, był prześladowany dlatego, że On im psuł religię. Religia była bardzo dobrze poukładana. A On w ogóle, wiecie, na przykład szabat, tam się nic nie robi. Ten idzie, człowieku, poszli w pole, gniotą sobie te kłosy, ziarno jedzą, w ogóle wiesz, o co chodzi, chodzą tam się. Oni do Niego, czemu Ty nie szanujesz szabatu? Czemu Ty pracujesz w szabat? A On mówi, bo ja jestem Panem szabatu. To tak rozwalało, wiecie. Jezus był problemem. Wszedł do synagogi w szabatu, zrobił kogoś, coś tam. Czyli religia, tak, ona prześladowała Jezusa. Co jeszcze? Za co jeszcze prześladowali Jezusa? Za to, że nazywał Boga tatą. On mówi Abba, Abba. To był, wiecie, to był dla Izraela wielki Jahwe. Wielki, nawet się tego słowa nie wypowiadało. A ten chodzi i mówi, że to jest mój tata. To się ojciec, który nas tłumaczy tamto, on mówił tata. Abba to jest tata. Tak się zwracały dzieci żydowskie do swoich tatusiów żydowskich. Siadały im na kolana, kręciły im brodę i mówiły Abba. O, rozumiesz? A teraz jest tak. Tatuś, tatuniek. I ten tatuniek dał Ci niebo w Jezusie za darmo. I dał Ci kierunek, w jaki sposób żyć na ziemi. Bo też musisz tego tatę zobaczyć nie tylko z tej strony, że to jest taki... Bo wielu ludzi, myśląc o tacie, to myśli, że to jest taki tata, że on w ogóle taki tata hippis. Taki polityk był kiedyś u nas. Że to tata hippis. Nie, to Bóg to nie jest hippis. Bóg to jest naprawdę dobry ojciec. Dobry ojciec, drodzy przyjaciele, on przytula, ale on też koryguje. On żywi, ale wychowuje. On dba o dziecko, rozumiecie? Ale dba w mądry sposób. To nie jest postać, która mówi, dziecko, rób co chcesz. Wy, którzy macie dzieci, robicie tak ze swoimi dziećmi? Ja mam dwoje dzieci. Córka ma 10 lat, syn ma 20. Do głowy by mi nie przyszło, żeby być takim tatą dla nich. Jestem normalnym tatą. Przytulam ich, jestem z nimi, rozmawiam, dbam, ale też wymagam. Też ustanawiam określone zasady funkcjonowania. Kiedyś mój syn, jak miał na przykład, mniej więcej tam miał 14 lat, no, niektórym młodzieńcom w tym wieku się wydaje, że oni wszystko wiedzą. I on był taki naburmuszony, wtedy taki chodził, taki. Chyba jakąś dziewczynę też poznał i taki chodził. I do Agaty, do żony mojej coś tam mówi, dobra, matka tam, coś tam powiedział. Poszedłem do niego i mówię do niego tak na ucho, mówię, słuchaj, to jest najpierw moja żona, a potem twoja matka. Jesteś facetem i ja jestem facetem. Jeszcze raz tak się odezwiesz do mojej kobiety i zobaczysz, jak się zachowuje wściekły lew.
to jest moja kobieta. Już nigdy się tak do niej nie odezwał. Nigdy. Nigdy nie słyszałem, żeby od tamtej pory powiedział matka, albo tam coś podniósł głos. Rozumiecie? Nigdy. Mama. Teraz mówi do niej Helenka. Chodzi o to, że ojciec to jest jakby Bóg. Jezus nam pokazał nam prawdziwy zakres ojca. Bóg jest naszym ojcem. Ja chcę, żebyś się zaprzyjaźnił z tym, ale żebyś też zobaczył głębię tego. To nie znaczy, że Bóg on zsyła jakoś, jakieś, że dla ciebie kary, jakieś różne rzeczy, żeby cię wychowywać. Nie. On po prostu wszedł do twojego życia i on twoje życie po ojcowsku prowadzi. Daj się tak prowadzić. Pozwól na to, żeby to, co on mówi, było dla ciebie ważne. I żeby on ustanowił jakieś dobre rzeczy, dobre zasady. A chcę wam powiedzieć, że on w ogóle dobry jest. Że on dobre rzeczy poustanawia. Jak on powiedział, trzeba wierzyć. To ty nie mów, chcę zobaczyć. Wiesz, o co chodzi? Bo ci bezpieczeństwo ucieknie z życia. Jak tata powiedział, trzeba wierzyć. Bo w wierze chodzimy, a nie w oglądaniu, dziecko moje. Bo najpierw wiara, a potem manifestacja. To ty nie mów, ja chcę widzieć, ja chcę czuć. Rozumiesz? Jakby poznawaj te zasady ojcowskiego funkcjonowania. Zobacz, że to jest dobre serce. Te serce cię nie zawiedzie. Poczucie bezpieczeństwa. Musisz mieć w tym właśnie. I teraz żeby móc mówić o tym, co teraz chcę powiedzieć, musiałem wam tamtą rzecz pokazać. Musiałem wam pokazać pewną formułę poczucia bezpieczeństwa. Ja nie chcę tak jakby rozwijać, bo ja wiem, że wy badacie te rzeczy, że dla was one są w zasadzie jasne, ale ja musiałem je powtórzyć, żebym miał spokojne sumienie. I teraz na tym poczuciu bezpieczeństwa, na tym zrozumieniu budujemy coś, co ja nazywam duchowym rozwojem, a w zasadzie drogą duchowego rozwoju. To na tym stoimy sobie teraz. Bo wiecie, co teraz mamy robić? Rozwijać się. Mamy się rozwijać. Rozwój dotyczy każdego z nas. Nie mamy zostawać w czymś. Pójście do nieba to za mało. Rozumiesz? No bo trzeba, kurczę, tu żyć na ziemi. Żeby funkcjonować w tych zasadach Bożych, to trzeba teraz wiedzieć, jak to wszystko działa. I rozwój duchowy, to jest jakby ta droga rozwoju duchowego, to jest poznawanie tych rzeczy. I chcę wam o tym teraz powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. W pierwszym liście Piotra, 1:3:11, jest napisane tak. Pierwszy list Piotra, 1:3:11. Pierwszy. Drugi oczywiście. Tak. Drugi list Piotra. 1:3:11. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bardzo ważna rzecz. Posiadasz wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Co to znaczy? To znaczy, że masz na dzisiaj włożone w swojego ducha wszystko, czyli cały potencjał mocy, siły, możliwości i mądrości, który jest ci potrzebny do zwycięskiego życia tutaj na ziemi i do tego, aby funkcjonować jak sam Bóg. Aby prezentować Boga. Wszystko masz. Nie czekasz już na nic. Wiecie, co to dla nas oznacza? Że ogromna część naszych modlitw może być zapomniana. Panie, daj. Panie, daj mi mądrość. I tak się ludzie modlą czasami. Rok. Ja mówię, zmądrzałeś od tej modlitwy, czy nie? Przecież Ty masz mądrość. Ja mówię, pomodliłeś się kiedyś taką modlitwą, Boże, dziękuję Ci, że mam całą mądrość Twoją,
Boże, uwielbiam Cię za Twoją mądrość we mnie, bo przeczytałem w drugim liście Piotra, że mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia, a mądrość jest mi bardzo potrzebna do życia. I ja teraz wierzę w Twoje słowo, Ojcze, i ja teraz dziękuję Ci, że jestem mądry. Jestem mędry. Artur, mędrzec ceroński. Mędrzec z Syjonu. Ja nic innego nie robię, tylko wierzę w to słowo. Panie, przydaj mi wiarę! Masz wiarę w duchu. Całą. Tylko trzeba ją teraz wydobyć. Panie, pomóż mi kochać. Takiej miłości mi brakuje. To są modlitwy chrześcijan. Tak mało we mnie miłości. Masz wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Masz całą miłość Boga w sobie. To dlaczego tak nie mogę kochać? No bo trzeba Cię nauczyć, jak ją wydobyć, wyjąć stamtąd, wyciągnąć. Ale skąd? Nie stamtąd, tylko stąd, ze środka. Bo to tam siedzi ten Bóg. Czy my się nie modlimy do Boga tam, tylko do Boga tu. Do Boga w duchu Twoim. Rozumiesz? Modlitwa Pańska, Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, to nie jest nowe przymierze. Słyszeliście kiedyś o tym? To nie jest nowe przymierze! On w ogóle im prostuje w głowinach! O co chodzi z tym Bogiem? Nienawróconym Żydom mówi. Czyżeś kiedyś się święty Paweł modlił Ojcze nasz? Raz? Chociaż, że zakończył jakiś list? Ojcze nasz, który się zbiebie? Tak? Nie wódź nas na pokuszenie. Rozumiesz? No proszę Cię. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Przez co? Przez poznanie, czyli poznanie Boga właśnie w tej formule Ojca, to jest dla nas klucz do zjawiska. Im bardziej ja poznaję Boga jako Ojca, im bardziej ja blisko jestem tego Boga Ojca w mojej głowie, bo w moim duchu to On jest cały, tym bardziej ja zaczynam rozpoznawać drogę rozwoju duchowego. Ja się dowiaduję, co ja mam. Czym ja dysponuję? Ja nie klęczę pół życia i nie mówię, daj mi moc, daj mi moc, daj mi moc. Ja nie modlę się o ludzi i nie mówię, Panie, uzdrów go, jeśli zechcesz. A jak nie zechcesz, niech umrze, Panie, wedle woli Twoje. Ja się tak nie modlę. Ja podchodzę do człowieka i mówię, diable, zabieraj łapy z tego ciała. Choroba, won! Ciało, bądź zdrowe! Bo to jest wola Boża dla tego ciała. Bo co mówi krzyż? W ranach i sińcach Jezusa jest Twoje uzdrowienie. Wolą Boga jest zdrowie człowieka. Zawsze. Zawsze. Przez które zostały nam darowane drogę i największa obietnica, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli przez to, że Ty wierzysz w Boże obietnice. Ty tak naprawdę dotykasz boskiej natury. Czyli jak Bóg coś powiedział i ja w to wierzę, to doświadczam Boga. Bóg powiedział do mnie, nie bój się, nie lękaj. I teraz ja w to wierzę. Ale cały w środku dyszę. Trzęsie się wszystko. Życie ciśnie bez litości. Rozumiesz? Trzęsę się. Ale nie boję się, nie lękam. Nie boję się, nie lękam. W imieniu Jezusa. Ja tak robiłem naprawdę. I wiecie, co się zaczęło dziać? Ta trzęsiawka zaczęła przechodzić. Raptem patrzę się, nie trzęsę w środku. Bo uwierzyłem w obietnicę, zacząłem ją wyznawać, zacząłem stawiać kroki wiary mimo. Wiecie, jak ja się uczyłem stawiać kroki wiary? Pamiętam, kiedyś pracowałem jeszcze w takiej firmie, jeździłem tam na wózku widłowym w takiej chłodni i mnie połamały korzonki. Połamałem je w poniedziałek. A we wtorek miałem wolny dzień wzięty. Poszedłem ewangelizować po raz pierwszy moje małe miasteczko. Mieszkam w małym miasteczku, które ma 5-8 tysięcy ludzi.
I postanowiłem wtedy właśnie ewangelizować moje małe miasteczko po raz pierwszy w takiej formule publicznej. Bo już tam rozdałem w wszystkich domach w ogóle list z moim w ogóle świadectwem. Moja żona jeszcze była nienawrócona, chodziła za mną z takim plecakiem. Ja ją goniłem, ona mówi, co my robimy? Ja mówię, dobra, chodź, mówię. Ja na Boga wiem, o co chodzi. Pisałem, drukowałem po tym do wszystkich mieszkań, rozniosłem świadectwa. Słowo honoru. Ale potem mówię, dobra, czas na drugie uderzenie. Przyniosłem taką trąbę, człowieku z bateriami, taki megafon, mówię, będę głosił publicznie tutaj. Na wtorek miałem sobie urlop z pracy, poniedziałek pogięło mnie. Wstaję rano w ten wtorek, jestem zgięty człowiek jak chiński paragraf. Siedzę, mówię, koniec. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet jeśli bym poszedł, chociaż nie mogę iść. Ale w ogóle, rozumiesz, czujesz, nie wiem, czy byś się nawrócił, jakbyś zobaczył takiego ewangelistę. Idzie i głosi trąbą w dół. Jezus jest uzdrowieniem! Nigdy byś się nie nawrócił, rozumiesz? W ogóle siedzę, przyjeżdża do mnie mój kolega ze zboru zielonoświątkowego, bo miał ze mną chodzić tam w ogóle i traktaty miał. I mówi do mnie, co ci jest? Ja mówię, no to właśnie. I mówi, nie mogę się wyprostować, boli mnie, mówię, pomodlił się, oczywiście nic się nie wydarzyło. Moja żona nie nawrócona w ogóle, wściekła na to wszystko w ogóle, bo ona była cały czas wściekła, póki się nie nawróciła, na mnie była wściekła. Mówiła, że wolała, żebym, jak byłem w świecie, mówi, teraz jesteś takim idiotą, mówi, że w ogóle wstyd przed wszystkimi i przed każdą. Już wolałam, jak ty byłeś, mówi, tym złodziejem, pewnie wszyscy wiedzieli, że jesteś złodziej, że ty siedzisz w więzieniu, albo tutaj kradniesz, a teraz to ty w ogóle robisz takie rzeczy, że to w ogóle jest pojechane po całości. I ona w ogóle, jak jej powiedziałem, że wiesz, jak ona przeżywała te rzeczy, po prostu, ona się wstydziła, człowieku, za mnie, a jak jeszcze do trąbę zniosłem, mówię, idę głosić. To ona, w ogóle, teraz siedzę zgięty, trąba leży, ten przyjechał, ja mówię, no co, wiesz, mówię, koniec, Wiktor był mały, skarpetki mnie zakłada na nogi, bo ja do tych nóg nie mogłem. No i słuchajcie, ja w ogóle mówię, dobrze, mówię, Jacek, mówię, weź mnie tu zostaw trochę samego w tym pokoju, mówię, ja się muszę pomodlić, coś z tym muszę zrobić, w ogóle modlę się, i w ogóle i modlę się. Ja mówię, Panie Boże, w ogóle siedzę i nie mogę iść na ewangelizację. W ogóle wiesz, a już coraz lepiej słyszę Ducha Świętego. Możesz iść. No nie, no nie mogę, no. No możesz. Ja mówię, Boże, no mówię, pogięło mi w plecach, no. Możesz, jesteś zdrowy. Ja mówię, bolą mnie plecy. Rozumiecie? Bolą mnie plecy. Jesteś zdrowy. Wiara to pewność tego, czego nie widzę. Dobrze. Ubrałem się za pomocą syna i Jacka, bo żona się już nie odzywa. Ubrałem się, biorę tę trąbę, Jacek traktaty i tak idę na miasto. I mówię, dziękuję Ci Boże, że jestem zdrowy, drobnie jak gejsza człowiek. Zrobiłem tak 300 metrów, 400. Przy liceum mniej więcej, jak wyszedłem z osiedla, zaczęło mnie frustrować. Kiedy doszedłem do rynku, nie miałem najdrobniejszego bólu w plecach. Wiara. Rozumiecie? Wiara. Uwierzyłem w coś, czego nie widziałem. Uwierzyłem w coś, czego nie czułem. Ja zrozumiałem, że obietnica Boża jest czymś większym, niż moje odczucie i to, co widzę. Rozumiecie? Mówię o zasadach Bożych, o funkcjonowaniu zasad. I tutaj rozwój duchowy, kiedy on już na tym staje, pokazuje nam Bóg dalej, jak to leci. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniacie waszą wiarę cnotą, cnotem poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obietnica kolejna. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Proszę, powiedz komuś, że się nigdy nie potkniesz. Powiedz komuś. Nigdy się nie potkniesz. Ja też nigdy się nie potkniesz. Weź publicznie w internecie to nacisz potem.
daj swoje zdjęcie, numer telefonu i powiedz tak. Nigdy się nie potknę. Zobacz, to jest w ogóle, zobacz do czego my dochodzimy. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli mówimy o jakiejś formule popularnie zwanej duchowym rozwojem. Od czego się zaczyna? Mamy poczucie bezpieczeństwa, primo, że idziemy do nieba i nic nas nie zatrzyma, sekundo, że chodzimy w Bożych zasadach i wiemy, że to jest to, tak? Szukamy tego, wiemy, że Boże obietnice to są dotknięcia Boga dla nas, dotykając obietnicy, dotykamy Boga i uruchamiamy po pierwsze co w naszym życiu? Wiarę. Nad wiarą pracujemy przede wszystkim. Najpierw zawsze idzie wiara. Musisz rozwijać swoją wiarę. Musisz ją rozbudowywać, trenować. Wiara to zaufanie, przekonanie, zapewnienie, poręka. To słowo pistis tutaj użyte, pistis. Greckie słowo mówiące o zaufaniu do osoby, pewności. W jednym kościele, który był w ówczesnym czasie w Polsce kościołem przebudzenia, wziąłem bardzo dużo z tego miejsca i od tego pastora. Dzisiaj to jest taki przeciętny kościół, zupełnie nijaki, podobny zupełnie do niczego. Ale w tamtym czasie ten pastor brał ludzi z kościoła, wychodził z nimi na deszcz. Stali na deszczu. On stał przed nimi i mówił ręce do góry. Oni podnosili ręce do góry. I on mówił, a teraz krzyczcie. Jestem suchy. Woda się ponichlała, a oni stali w Warszawie na ulicy i krzyczeli, jestem suchy w imieniu Jezusa. Ten człowiek wzbudził taką wiarę w tych ludziach, że oni masowo uzdrawiali chorych. Dla nich nie było cofnięcia się. Woda się ponichlała. A oni krzyczeli, jestem suchy w imieniu Jezusa, bo wiara jest czym? Pewnością tego, czego nie widać. Wiara to zapewnienie tego, czego pragnę. To grunt, pragnę być suchy. Jest mi zimno na tym deszczu. Co ogłaszam? Jestem suchy. To jest kłamstwo, nie? To jest wiara, to pistis. Tak się trenujesz, tak się uczysz. Rozumiesz? Tak się uczysz. Diabeł przychodzi, daje ci chorobę, tak? A ty mówisz, absolutnie, ja się nie zgadzam z tym tematem, jestem zdrowy. Zdrowy. Tak? Nie masz pracy? Ale jak ktoś cię zapyta, jak tam się masz finansowo? Człowieku. Rockefeller przy mnie to pęka. Rozumiem. To jest wiara. To jest wiara. Przez wiarę. Wszystko się dzieje w naszym życiu. Nie przez oglądanie. Nie przez odczucia. Nad wiarą pracujesz przede wszystkim. Trenujesz ją ciągle. Obietnice Boże są czymś, co studiujesz przede wszystkim. Dowiadujesz się o wszystkim, tak? Co Bóg ci obiecał w Chrystusie Jezusie. To się bardzo fajnie robi. Na przykład wchodzisz sobie do internetu na jakąś konkordację, przykładowo Biblia 2000, bo ona jest fajna i wbijasz sobie na przykład w Chrystusie, albo sobie wbijasz coś innego. Się dowiadujesz, kto ty jesteś w Chrystusie. Że potem mówisz, kim ja jestem. Kto tam jesteś? Król. Pan. Rozumiesz? Przyglądasz się temu, wierzysz w to. Wierzysz w to. Trenuj wiarę. To jest zaufanie wynikające z przekonania, że dana osoba mówi i prezentuje ostateczną prawdę. Bóg mówi i prezentuje ostateczną prawdę, jak Bóg coś o tobie powiedział. Na przykład Bóg powiedział tak, nie ma dla ciebie żadnego potępienia, kropka. A ty nagrzeszyłeś i czujesz się potępiony. I czujesz się taki, taki jesteś. I chcesz coś komuś powiedzieć? W ogóle, a diabeł przychodzi do ciebie 15 tysięcy razy na sekundę i mówi, przecież ty się do niczego nie nadajesz, no zobacz, wczoraj znowu siedziałeś w pornografii, znowu się pokłóciłeś z kimś, zobacz, co ty jesteś, w ogóle, co ty teraz też o Chrystusie opowiadać? Ty się w ogóle weź i zabij. Rozumiesz, o co chodzi?
potępienie. A Bóg powiedział tak, nie ma dla ciebie żadnego potępienia, a chrześcijanin się potępia. A co go obchodzi, co Bóg powiedział? Się popotępia. A co mi zależy? Bierze Biblię, otwiera same wersety potępiające. Gdzie nie otworzy, potępienie. Rozumiesz? Szczególnie Stary Testament czytają podczas potępienia. Ja teraz tym ludziom mówię, co mam robić? Ja mówię, 6 miesięcy nie czytasz Starego Testamentu za karę. Nawet psalmów. Koniec. Tylko listy apostolskie. Raz przeczytasz, nie, coś zobaczysz. Kara, podwójna korekta. A Bóg powiedział, nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Żadnego potępienia. Żadnego potępienia. Trzeba wyjść i to wykrzyczeć 500 tysięcy razy. Oglądałem ostatnio świetny film pod tytułem Motywacja, zachęcam. Jest taki gość, który jest coachem i spotyka go taki dziennikarz i ten dziennikarz mówi, czy ty naprawdę jesteś taki dobry i tak dalej. A ten mówi, chodź. A on pali papierosy, strasznie dużo, dwie paczki papierosów ten dziennikarz pali. Ten coach go bierze, targa go za fraki nad brzeg morza, wprowadza go tam potąd w tą wodę i mówi tak, a teraz powiedz, że nie palisz. On mówi, ale ja palę. Powiedz, że nie... Chcesz rzucić palenie? On mówi, chcę. Powiedz, że nie palisz. Nie palę. Głośniej. Nie palę. Głośniej. Całą noc mu kazał krzyczeć. Krzyczał do rana. Wdarł się do rana w morze, że nie pali. Po czym rano ten coach wyciąga jego papierosy, jego, z jego tutaj, no nie? Daje mu tego papierosa i mówi, zapal. No my przecież ja nie palę. Życie i śmierć jest w mocy języka. To nawet kołczowie wiedzą. Niewierzący. Ale chrześcijanie nie! A po co? Bóg powiedział, nie potępiam ciebie, nie ma dla ciebie żadnego potępienia, ale chrześcijanin nie ma problemu, siedzi i myślówka. Zamiast iść przed blok i stanąć i krzyczeć, nie ma dla mnie żadnego potępienia. Jezus poniósł na sobie mój grzech. Poprzedni, teraźniejszy i przyszły. Jestem święty jak sam Bóg. Tak nie robi. A po co tak robić? A po co tam słuchać Boga, nie? Jesteśmy mądrzejsi. Całe 6% mózgu używamy. Kozaczki jesteśmy. Nie ma bata na nas. Człowieku. Buduj wiarę. Jak Bóg coś powiedział, to to jest tak i amen. Jak Bóg coś nazwał, to się to tak nazywa. Jak Bóg coś określił, to nie dorabiaj do tego nic więcej. Jak On powiedział, kocham Cię, to przestań zadawać te pytanie sobie i Jemu. Tylko stań przed lustrem i powiedz, Bóg mnie kocha. Jak On powiedział, kochaj siebie. Siebie. To stań przed lustrem. Powiedz, jestem the best. A nie, stajesz, tu taka jestem, tutaj taka, tu muszę spuścić włosy, bo mnie pryszcz wyszedł. Nie. Stań i powiedz, na przykład, nie wiem, Cindy Crawford to pentak przyjmie. Tak powiedz. A nie szukaj kompleksików swoich. Bo Bóg powiedział, kochaj siebie. No więc ja to wiem, ja w to wierzę, ja to wyznaję. Rozumiecie, o czym ja mówię? To są te rzeczy. To jest początek drogi rozwoju duchowego. O czym my w ogóle mamy gadać, jak ludzie nie wierzą w Boże obietnice? I nie stosują prostych rzeczy, tylko mówią, wiesz, bo ja tak czuję, bo ja tak myślę. Wiesz, to mnie nie obchodzi, co ty czujesz i co ty myślisz. Ciebie powinno interesować, co Bóg powiedział. Ty powinieneś w to wierzyć, ty powinieneś to mówić, ty powinieneś na tym stać. Na tym, nie na czymś innym. Ja uwierzyłem w to, co Bóg powiedział o mnie. Dzisiaj się niczego nie boję, nikogo nie wstydzę.
Jak byliśmy u Drzyski w programie, w rozmowach w toku, powiedziałem o tym, co się stało, że zabiłem człowieka, że zostawił 6 dzieci, że się nawróciłem, że Bóg mi wybaczył. I to było za dużo dla niektórych ludzi tam. Tam taka widownia duża była. Taka jedna niewiasta, chyba pobożna mi się wydaje. Mówi, czy to nie za proste, proszę Pana? A ja mówię, ale co, proszę Panią? A pokuta? Ja mówię, proszę Panią, no to Jezus umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty. Czy Pan w ogóle myśli o tych dzieciach? Czy Pan się zagotowała się? Czy Pan w ogóle ma pojęcie, że... Przecież Pan tu mówi, jakby Pan nie miał wyrzutów sumienia w ogóle. Ja mówię, bo nie mam, proszę Panią. Nie mam wyrzutów sumienia. Wypłakałem je w sztumie raz na zawsze, proszę Panią. Przyjąłem zastępczą ofiarę Jezusa. Jestem wolny jak sanki w maju. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Taki ksiądz tam siedział, bo tam taki musi być konsiliere. Ja mówię, prawda, proszę księdza? A jeszcze mówię, a jeszcze dodatkowo siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem na tronie teraz. I mówię, prawda, proszę księdza? On mówi, tak. No przecież to ja zrobiłem. Przecież ja zacytowałem list do Efezjan. Ja powiedziałem, jak się sprawy mają. Ja powiedziałem prawdę, którą mówi o mnie Bóg. Ja się zgodziłem z Bogiem. Ja uwierzyłem Bogu. O sobie, o życiu, o nim, o diable. Ustawiłem sobie to wszystko przez wiarę. Obietnice Boże to jest coś, co ty musisz mieć wykute na blachę. Jak ja się ciebie zapytam w nocy, tak jak się tabliczkę mnożenia zna. Tak? Ile jest 6 razy 5, to ty musisz wstać, powiedzieć ile. I teraz, jak ja się zapytam ciebie, czy ktoś się ciebie zapyta o jakąś obietnicę, co Bóg o tobie myśli, to ty musisz wiedzieć. Rozumiecie? Zamiast wyciągać głupie rzeczy z Biblii, to sobie wyciągnij obietnicę Boże z Biblii. Ty sobie przyjrzyj się na to, co Bóg, tak, mówi o tobie. Zobacz, to w ogóle twoje serce mówi. Czy ty w ogóle sobie wyobrażasz, że w ogóle Boga, który cię zbawił, że on teraz myśli o tobie jakieś głupie rzeczy? To na przykład mówi do anioła, mówi, chodź, mówię, walimy taki numer. Padaczkę mu tam. Mam 15 lat. Potem pójdzie na taką, już ponieważ jestem wszechwiedzący, to tam widzę, że on tam pójdzie na konferencję taką z Toddem White'em i to na niego położy rękę i super będzie. I mu padaczka przejdzie. Nie, taki nie jest Bóg, moi drodzy, niestety. Niektórzy by chcieli, żeby taki był. Nie. Bóg nie robi takich gier. To jest normalny. Bóg jest normalny. Normalny Bóg. Normalny taki Bóg. Jak on coś powie, to to jest prawdziwe, ostateczne, kropka. Tam się na tym w ogóle nie trzeba, to trzeba w ogóle poznać i zacząć w to wierzyć. To jest początek tej drogi. I teraz jest napisane cnotę, wiarę uzupełniacie cnotą. Takie greckie słowo arete to jest zaleta. To jest jakaś forma dobroci. I to wynika z czego? Z wiary. Bo kiedy ja zaczynam operować w Bożych obietnicach, zaczynam się na nich opierać, zaczynam w nie wierzyć, to wiecie, co się we mnie, co się ze mną robi? Ja się uszlachetniam. Dzisiaj jest taki, wiecie, jaki jest chory nurt w kościele? Zmieniamy się. Zmieniamy się. Ja mówię, zaraz, poczekaj, to tak, to troszkę nie tak. Nie skupiaj się na zmienianiu siebie. Skup się na wierze w Boże obietnice, zacznij budować się tym, a zmiana będzie przychodziła w wyniku. Wiecie, że zmiana jest wynikiem wiary. Cnota jest wynikiem wiary. Bo tutaj jest napisane, uzupełniajcie, tak? Czyli kontynuujcie wiarę cnotą. Czyli cnota jest w wyniku wiary. A nie, że teraz ja się będę zmieniał. Najpierw wierz. Najpierw ustęp. Ludzie zakompleksieni chcą się zmieniać. Chodzą załamani. Człowieku tacy, ja mówię, weź. Mówię, rozumiesz? Weź, zrób coś ze sobą najpierw. Zacznij wierzyć o siebie. My jak zaczęliśmy wspólnotę budować w Warszawie 3 lata temu, troszkę ponad, to zaczęliśmy
robić pierwszą podstawową rzecz to taką, że zaczęliśmy budować tych ludzi na pułapki ich osobistej wiary. My zbudowaliśmy w tych ludziach potężną wiarę. Dzisiaj, ja już dzisiaj, po 3 latach, w 4 roku funkcjonowania wspólnoty, ja dzisiaj widzę efekty tego. To już mi się dzisiaj jawi, tak? Tutaj nie ma zbędnych pytań, tak? Ludzie zaczynają jakąś rzecz i oni są w ogóle pewni, że oni ją zrobią, nie? Pewni. Bo wierzą w Boże obietnice. A cnota jest później. Dalej, cnotę uzupełniajcie poznaniem. Czyli w tym momencie, kiedy ja jestem już na takim pułapie, że manifestują się przeze mnie coraz bardziej pozytywne rzeczy, to to coś zaczyna mnie wprowadzać w coraz głębsze poznanie. A wielu chrześcijan na przykład chce od razu iść w głębie poznania. Och, ja chcę takie głębie poznać. Ja mówię, człowieku, na razie zapoznaj się z płcizną wiary. Potem weź sobie do kolanka, tak dotąd, w cnotę. Tak? A potem troszkę w głębsze sprawy. Nie interesuj się. Tym ludzie często przychodzą, pytają mnie, a jak uważasz? A w tamtej sprawie jak to jest? A co sobie myślał tamte na tamtym? Jak myślisz? Co myślał sobie Adam? Ja mówię, ja wiem, co myślał Adam. Jak Bóg go zawołał i powiedział, Adam, chodź, musisz się zdrzemnąć. To Adam sobie pomyślał, będą kłopoty. To był prorok. Poznanie powściągliwością. Czyli kiedy idziemy w głębie poznawania Boga, to powstaje w nas taka bardzo silna przestrzeń. I zobaczcie, to jest wynik. Powściągliwości. To jest, ludzie na przykład próbują się powściągać bez tych poprzednich etapów. Powściągliwość to jest zarządzanie samym sobą. To jest już, powściągliwość jest wyższa, to jest wyższa szkoła, to jest wynik tego wszystkiego. Rozumiecie? Panowanie nad sobą. Ale zobaczcie, z czego to się zaczyna, jaki to ma kierunek. Ja was zachęcam, żebyście nie przeskakiwali tych stopni. Potem cierpliwość. Mówię, jestem taki mało cierpliwy. Ja mówię, człowieku, bo ty się zabierasz do cierpliwości zupełnie z innego miejsca. Pozwól na to, żeby rzeczy rosły sobie powolutku. Pozwól. Odpowiednio. Ja ten fragment chcę wam rzucić, żebyście się przyglądali na niego i żebyście nie przeskakiwali tych stopni. Jeżeli pracujesz na wierze, to pracuj na wierze. Nie zadawaj te pytań, o, jeszcze tak mało we mnie doskonałości, jeszcze nie jestem taki dobry, och, jeszcze nie czuję tego albo tamtego do bezdomnych. Spokojnie, zaraz będziesz czuł. Najpierw wiara. Czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią, jeszcze pastorze, ja takiego nie mam parcia na służbę. Ja mówię, no ja wiem, że ty nie masz parcia na służbę, bo ty w ogóle jesteś na innym etapie, no. Ja nie czuję się taki tutaj do służby. Mówię, no jak ty się masz do służby, czuć, jak ty w ogóle, człowieku, teraz się uczysz wierzyć, żeby odcisków nie mieć, no. Ty jesteś na etapie likwidacji odcisków i łupieży. No, potem powolutku sobie pójdziemy w tą stronę. Nie przeskakuj, nie przeskakuj. Czasami niektórzy przeskoczą, ja patrzę, leżą od razu. Przeskoczyli. Podejdź tam poleciał. Chodź. Pachy. Rozumiecie? Bo tak robią ludzie. A wiesz dlaczego? Dlatego, że na przykład ulegają takim rzeczom jak potępienie. Tak, jest taki mój, ja muszę już coś robić. Ludzie, teraz do mnie taki do kościoła przyjechał chłopak. Muszę coś robić! Co mam robić? Mówię, usiądź najpierw, bo sprawdź. Mówię, odpocznij, bo ty się męczysz. Mówię, usiądź. Co chcesz robić? Służyć, służyć! Służyć! Dobrze, jak już na imię. Poznajmy się, mówię, powoź tutaj, powoź z ludźmi. Jak modlić się chcę, modlić się o ludzi. Mówię, modlić się, bo tutaj mam w środę, mówię, wolny termin terapeutyczny, mówię, umówimy się. Najpierw się umówimy, mówię, spotkamy, usiądziemy, mówię, nie denerwuj się, nie denerwuj się. Naprawdę. Spokojnie. Szalony. Bo on leci już, on tu już leci. A potem jest zdziwiony. Słuchaj, jestem taki niecierpliwy, ja już bym wszystko chciał. Ja mówię, widzisz, bo cierpliwość jest wynikiem tego, tego i tego. Mówię, wierzyć musisz zacząć. Wyjść musisz z różnych rzeczy najpierw. Nie bój się tego.
Taki przyjechał do nas do kościoła chłopak, on w Hillsongu grał. Przyjechał i przyszedł do Agaty, pobył trochę, przybył. Mówi do Agaty, kiedy mogę grać w uwielbieniu? Agata mówi, jak za burzę. Jak to? On mówi, no tak, ale co ty chcesz tu wygrać? Czy tu wygrasz to, czego się boisz? Weźmiesz gitarę i wygrasz nam tu lęki swoje. A ludzie tu myślą, że to Oborgen na gitarze gra. Tu dobrze, że gra. Ja całe życie słuchałem heavy metalu, tam też na gitarach grali. Ja wiem, co oni wygrywali. Zresztą to jest forma wyrazu muzyka. Czy się wyrażasz w muzyce? Przecież w muzyce się wyrażasz. Tak jak się wyrażasz słowami, tak się wyrażasz w muzyce. Przecież czytacie Pismo Święte, wiecie, że na przykład się prorokuje na lutniach. Cię prorokuje bez słów na przykład. Jak tu prorokować? Tylko prorok może zrozumieć. Się prorokuje muzyką na przykład. A się prorokuje. Się gra, ktoś na przykład ma objawienia. Dopiero za cierpliwością idzie pobożność. Czyli zaczynamy wchodzić w te głębokie aspekty świętości. Wiecie, dlaczego wam to pokazuję? Bo to jest droga naszego rozwoju. Nie przyglądajmy się na ludzi, którzy są 20 lat w uderzeniu Bożym i nie przyglądajmy się na nich jak, i nie próbujmy wskoczyć w ich miejsce. Ktoś mówi, tamten brat to jest taka świętość, z niego bije. Mówię, z ciebie też będzie biła świętość, jak zaczniesz wierzyć w podstawowe elementy tego, co mówi Bóg. Też będziesz tak robił jak on. Też będziesz miał taką determinację dla Królestwa. Też będziesz pędził do przodu. Na razie zacznij wierzyć. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że ja wczoraj mówiłem wam o czasie, w którym żyjemy i o tym, co musimy rozpoznać w sobie. Jesteśmy ludźmi przebudzenia. Tylko teraz trzeba to jakoś wdrożyć, wypadało, tak? Jakoś wdrożyć. No żeby wdrożyć, stare chińskie przysłowie mówi, trzeba zacząć każdą drogę od pierwszego kroku. No i to są kroki. Rozumiecie? Poczucie bezpieczeństwa, rozwój wiary i potem cały szereg następnych zjawisk. Pobożność zaczyna nam generować braterstwo. Ludzie przychodzą, mówią, tak mało miłości w kościele. Ja znam to tysiąc razy, już słyszałem ostatnio, u nas też ktoś zaczął mówić, tak mało miłości tu jest w kościele. Ja mówię, wiesz, bo mówię, no ja nie wiem, jak to mało miłości. No mówię, no nie jest tu mało miłości, no tak tłumaczę. Nie, no jest, jest. Ja mówię, a ty umiesz to zdefiniować w ogóle? Umiesz mi powiedzieć, co to jest mało miłości w ogóle, czy nie? Mówię, bo dla mnie jest dosyć, tak sobie chodzę zawsze, coś tam sobie udłubię. Nie? Z tego sobie skublę, z tamtego i taki syty chodzę. Ja tam się czuję kochany. A mówię, wiesz, mówię, no to jak ja się czuję kochany, a ja mam, kurczę, takie wymagania, słuchajcie, że hej, ja nie jestem taki prosty w obsłudze. Znaczy, ja wybredny jestem taki. No biorę takie rzeczy tam, takie najlepsze. Ja mówię, tu nie ma mało miłości. Tylko ty po prostu tego nie jesteś w stanie sięgnąć, bo ty na przykład nie rozumiesz, czym jest to, co tutaj następuje po tej pobożności, czyli braterstwo. Że braterstwo to nie jest, tak, oczekiwanie, tak, od innych, że cię będą kochać. To jest na przykład kochanie mimo. Taka decyzja. No ale tą decyzję można dopiero podjąć, jak się dotknie różnych sfer, o których mówiłem wcześniej. Nie? I dalej braterstwo miłością, czyli tą najwyższą formułą, jaka jest. Od wiary do miłości taka droga. To jest droga. Nie można przejść pewnych etapów. Nie można ich, inaczej, nie można ich nie przejść. Nie można ich zostawić, odrzucić. Jesteście ludźmi przebudzenia i musicie wiedzieć, jak macie zaczynać. Zaczynajcie właśnie od tego. Ja was zachęcam, żeby każdy z was wziął na warsztat przede wszystkim własne poczucie bezpieczeństwa. Najpierw to.
Zacznij od tego, czy masz absolutną pewność, że nie tylko Bóg Cię nigdy nie opuści, ale że Ty nigdy nie opuścisz Boga. Jeżeli będziesz miał lęki na tym odcinku, to jest grom. Wystąp przeciwko nim jak lew. Nakaż diabła, by odszedł. Zmieniaj myślenie. Powtarzaj sobie 1000 razy dziennie, że Bóg mnie nigdy nie zostawi i ja nigdy nie zostawię Boga. Mam nową naturę. Potem podejmij decyzję, że będziesz badał Boże prawdy, że będziesz zdobywał wiedzę na temat Bożej prawdy. Następnie podejmij decyzję, że będziesz wierzył w tę prawdę jak głupi. Rozpocznij Twój trening wiary. Stój na deszczu i krzycz, że jesteś suchy. W cudzysłowie oczywiście. Rozumiesz? Wchodź w rzeczy życiowe przez wiarę. Nie chciej mieć wszystkiego poukładane. Stawaj na obietnicach. Nie na gruncie cielesnym. Obietnica jest trwalsza. Obietnica jest pewna. Rozumiesz? To jest rzecz pewna. Obietnica jest rzeczą pewną. Coś wam powiem. Mój syn jeszcze nie poznał Pana Jezusa. To dobry chłopak, ale jeszcze nie spotkał się osobiście z Bogiem. Jako dziecko pastora wie wszystko. Ludzie, którzy go nie znają, myślą, że jest wierzący. Na ostatnim obozie chrześcijańskim, jak był, chodził, głosił Ewangelię i ludzie się nawracali. Dzwoni do mnie ojciec, to działa. Mówię, no. On mówi, mówiłem to, co ty. Rozumiesz, taki mieli trening w Zakopanem, chodzili na i głosili Ewangelię. Był taki jeden chłopak wierzący, on był niewierzący. Po prostu głosił i działał. Ten mój syn zaczął eksperymentować ze środowiskiem, w którym żył. Zaczął też eksperymentować z narkotykami. I ja miałem tylko Boże obietnice. Wiecie, po ludzku to ja mogłem go spacyfikować bardzo szybko. Tylko ja wiedziałem, że moje spacyfikowanie go, ono może przynieść tylko doraźny efekt. Rozumiesz? Można tak zrobić komuś, nie? Ale ja wierzyłem w Boże obietnice. Codziennie, kiedy spał, ogłaszałem Boże Słowo na nim. Zakradałem się do pokoju. Kładłem na niego ręce i ogłaszałem Słowo. Pokolenie sprawiedliwych nie będzie zapomniane. W imieniu Jezusa. I wiele innych obietnic. Rozumiesz? Kładłem ręce na jego ubrania, na jego buty. Uwalniałem namaszczenie w jego meble, na jego łóżko. Kładłem ręce na łóżko i mówiłem, Boże, kiedy on tu usiądzie, to Twoje namaszczenie będzie mu usługiwać. Nakazywałem Bożym aniołom, aby go pilnowali w każdym miejscu, w którym będzie. W moich modlitwach rozrywałem jego kontakty z innymi ludźmi. Kiedy tylko widziałem toksyczne osoby w jego życiu, nakazywałem, aby więzy dusz pękały. Rozrywaliśmy mu to wszystko za gardło. Wiedziałem, że mój syn przyjdzie do Jezusa, bo wierzyłem Bożym obietnicom. Ale któregoś dnia dostałem telefon ze szkoły od mojego syna, pani dyrektor, był wtedy przewodniczącym Rady Rodziców, że Wiktor zasłał. Szybciutko przyjechałem do szkoły i zobaczyłem mojego syna, który leży w łazience. Było tam dużo nauczycieli, był nawet ksiądz, katecheta lokalny. I pani dyrektor mówiła, panie Arturze, już jedzie pogotowie.
Ja wziąłem mojego syna za gardło tutaj i zobaczyłem, że nie ma tętna. I zacząłem, że nie oddycha. Ja mówię, przecież on nie oddycha. A on wielu życie pogotowie, on nie oddycha. Rozumiecie? I natychmiast zacząłem gromić diabła. Zacząłem krzyczeć, diable, zabieraj łapy od mojego syna w imieniu Jezusa. Duchu śmierci związuje cię wąt! Teraz, teraz! Oni wszyscy uciekli, nawet ciąg. Pani od głosu została znaczy. Nie wiem, dlaczego nie uciekła, chyba była od strony okna. A ja tutaj byłem. Boli tutaj, ona tam. Nie przeszła. On otworzył oczy i zżygał się żółcią. I przyjechało pogotowie. Zabrało go. Okazało się, że zajarał jakiś dopalacz. I on był na jakiejś syntetycznej morfinie. I okazało się, że dodatkowo jest w ogóle uczulony jeszcze na morfinę. Kiedy był w szpitalu, siedziałem z nim przy jego łóżku. Jak już był w stanie ze mną rozmawiać. Powiedział, tato, przeprosił mnie, powiedział, tato, mówi, widziałem cię, jak wszedłeś. Ja mówię, Wiktor, nie widziałeś mnie, bo miałeś zamknięte oczy. A on mówi, widziałem cię, bo ja stałem tam przy zlewie. Do połowy wchodziłem już po głowę. Już był poza ciałem. Ale ponieważ ja wierzyłem w obietnicę Bożą. Rozumiecie, o czym ja mówię? To on wrócił do swojego ciała. Dlatego, że obietnice Boże były dla mnie większe niż to, co widzę. Tak się trenuje wiarę. Ja mam w sobie bardzo jakby sprzeczne uczucia. Rozumiecie? Z jednej strony byłem absolutnie pewny w to, w co ja wierzę. Z drugiej strony byłem w ogóle załamany tym, co się dzieje. Bo to w ogóle na uczucia to nie ma bata. Rozumiesz? Dziecko twoje w ogóle, rozumiesz, jest w takim stanie, tak? To nie ma, że ty nie jesteś w środku rozwalony. Jesteś rozwalony. Ale trening wiary, który miałem do tej pory, spowodował, że to rozwalenie wewnętrzne nie było w stanie mną owładnąć. Ja rozwinąłem swoją wiarę. Ja wiedziałem, że obietnice są tutaj, że mój syn nie może odejść z tej ziemi, jeżeli nie będzie narodzony z Bożego Ducha. Ja to wiedziałem. Bo pokolenie sprawiedliwych nie będzie zapomniane. Ty musisz zwariować na tym punkcie. Ty musisz iść w tą stronę, żeby nie wiem co. I z tego miejsca dopiero inne rzeczy będą powstawać. Będziesz się stawał coraz lepszym człowiekiem. Coraz bardziej świętym człowiekiem. Człowiekiem, który będzie miał coraz większy wpływ. To jest droga rozwoju duchowego. Nie będziesz musiał nad tym wszystkim siedzieć i gdybać, bo ja ci to dzisiaj pokazuję, ale ja nie chcę, żebyś ty sobie robił z tego po prostu, o, teraz ja jestem w takim etapie, teraz w takim etapie. Nie. Olej to. Po prostu pokazuję ci, że to jest droga. I nie przeskakuj etapu. Nie mów, a co tam będę rozwijał się w wierze, pro ciebie idę w służbę na maksa. Nie, przecież cię rozjedzie diabeł, że gardzi krzyżkiem. Człowieku, zaraz wrócisz, proszę ciebie, jest zakrwawiony, proszę ciebie, i przyjdziesz i powiesz, co mi się stało, jak to, co ci się stało. Nie poszedłeś prawidłową drogą rozwoju duchowego. Wiecie, kiedy diabeł nie może nam nic zrobić? Kiedy my chodzimy według Bożych prawideł. Niektórym chrześcijanom to się wydaje, a są różne szkoły tych chrześcijan. Jednej to się wydaje, że diabeł jest potężny, ale już nie mówię o tych. Nie mówię o zakonnikach, no bo zakonnicy twierdzą, że diabeł jest potężny, tam nie ruszajcie diabła. Nie wolno, pytają mnie, czemu ty diabłu ubliżasz? Mówię, a komu ubliżasz? Ubliżam diabłu, bo to taka szumie. A drugi gatunek chrześcijan, ultracharyzmatycy, mówią, nic mi diabeł nie może. Ja mówię, nic ci diabeł nie może, jeśli chodzisz prawidłowo z Bogiem. Bo jak nie chodzisz prawidłowo z Bogiem, to ci diabeł dojedzie. Cię dojedzie. Znajdzie w twoim życiu takie miejsca. Wiesz, dlaczego diabeł w ogóle ludzi dojeżdża? Dlatego, że szczególnie chrześcijan, bo on się w ogóle też obawia. Rozumiecie? To nie nic z tych samozachowawczych go pędzi w tym, no bo no przecież jeżeli ty będziesz coraz silniejszy, to będziesz coraz większe szkody robił w jego życiu. On chce jakoś pożyć przynajmniej do tego Armagedonu.
Jakoś chce przetrwać. Też każdy chce przetrwać. Proszę Cię, rozwijaj się prawidłowo, krok po kroku. Nie przeskakuj, a rozpocznij od głębokiej analizy Twojego poczucia bezpieczeństwa i od decyzji z tym związanych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na ziemi. Rozwijaj wiarę. Zachęcam, żeby studiować te moje nauczania z łaski przez wiarę, to sobie można wziąć ze strony od początku do końca. Niech to Cię w ogóle, niech to Ci mózg przenicuje. Te z łaski przez wiarę. To jest naprawdę dorobek wielu lat mojej służby. Rozumiesz? I kiedy to zaskoczysz, rzeczy będą potem działy się automatycznie. W pewnym sensie będziesz przechodził z jednej w drugie. Raptem będziesz zdziwiony, kurczę, taki jestem jakiś lepszy, tak jakoś na ludzi patrzę, ci są ciekawsi. Kurczę, jakieś rzeczy ode mnie odpadają, tak potrafię sobie odmówić pewnych rzeczy. Kiedyś tak żarłem jak świnia, teraz nie. Tak potrafię w ogóle, papierosów nie palę, tak raptem łatwo mi to poszło. Tak jakoś nie ciągnie mnie w te różne dziwne miejsca. Wiesz, taki będziesz, patrzysz potem jakoś do służby mi się chce iść. Jakoś bym w ogóle życie położył za kogoś. Jakoś bym kochał. Jakoś mi zależy. Droga. Chciałbym się modlić o Was dzisiaj i chciałbym, żebyście mogli te rzeczy, o których mówię, w ogóle ustanowić w tych modlitwach sobie. Przyjdź do Boga i powiedz: Boże, ja w ogóle zgadzam się na te rzeczy. Ja tak chcę. Ja tego chcę. Jeżeli masz problem z czymś, jeżeli widzisz, że jest problem z poczuciem bezpieczeństwa, to przyjmij moje słowa przez wiarę dzisiaj. Nie musisz mieć takiej intelektu, bo często niektórzy z Was mogą mieć niezgodę intelektualną na to, co ja mówię. Takie masz tam w głowie zgrzyty, coś tam Ci. Ale powiedz: Boże, jakoś mam wrażenie, że mimo wszystko mnie nie oszukuje. Ten błysy. Coś tam w środku drga i myślę, że jednak on ma rację. Chociaż w ogóle mnie wkurza też czasem, jak mówi, bo jak mówi, to mnie wkurza. Ale coś jest w tym prawdziwym. Chcę tej prawdy. Chcę tej prawdy. Niech to, Ojcze, we mnie zaiskrzy. Niech to się zjawi we mnie. Ja to przywołuję teraz. Tak po prostu rób. Nie pozwól na to, żeby coś Ci uciekło, żeby... Wiesz, jak diabeł wykrada? On poddaje wątpliwość. On mówi: to Ci niepotrzebne. Tak jak masz, tak masz. Uwierzcie mi, przyjaciele. Naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby Was oszukiwać, bo musiałem być jakimś kretynem chyba ostatnio. Że Was oszukiwać. Wierzcie mi, że nie ma takiego, nie ma możliwości osiągnięcia czegoś, jeżeli w odpowiedni sposób do tego nie podejdziemy. Rozumiecie? Ja sobie czasami oglądam naukę jazdy. Tacy ludzie uczą się jeździć samochodem. Na przykład była taka pani i ona, jak ją poprosił egzaminator, żeby wsiadła do samochodu, to wiecie, gdzie wsiadła? Do czego? Tam ci pasażer. W takim była stresie. Za nic w świecie nie pojedziesz, jak usiądziesz obok. Niby siedzisz w samochodzie, ale nie za kółkiem. No jesteś w samochodzie. Ale musisz usiąść za kółkiem. Żeby cokolwiek osiągnąć, musimy prawidłowo zagrać. Musimy prawidłowo, wiecie, Święty Paweł o tym mówi. Że trzeba trzymać się reguł pewnych. I pokazuję Wam reguły gry w duchowej rzeczywistości. To są reguły gry.
reguły gry. Uwierz to po prostu. Wstańmy proszę, będziemy się modlić. Ja bym chciał modlić się każdego z was osobno, więc jakoś to sobie zaraz urządzimy. Że spróbujcie tutaj podchodzić bliżej, też nie będę tam wchodził między stołki. Módl się zgodnie z tym, co masz teraz w duchu. Co w tobie teraz jest? Ojcze, ja modlę się o ludzi teraz. Ojcze, ja chcę, żeby to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, ono zostało utrwalone, żeby Twoja obecność przenikała teraz ludzi. Ojcze, my teraz jako Kościół żywego Boga bierzemy autorytet nad każdą zaporą diabelską i usuwamy ją z umysłu. W imieniu Jezusa my teraz przeklinamy każdą diabelską zaporę, każdą diabelską przeszkodę. My nakazujemy, aby to słowo, które było przyjęte przez umysły, wchodziło teraz do ducha ludzi. Ja ustanawiam, że diabeł nie wykradnie ani jednego fragmentu tego słowa. Ja w tej chwili ogłaszam, że to słowo padło na dobrą ziemię. Ja ogłaszam, że ono wyda stukrotny plon. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się teraz przeciwko braku poczuciu bezpieczeństwa. Ja nie chcę, żeby w ludziach był brak poczucia bezpieczeństwa z uwagi na niebo. Jeżeli masz jakąkolwiek teraz wątpliwość, na tym poziomie, że może Cię Bóg odrzucić, albo że Ty możesz opuścić Boga, to przyjdź teraz z tym do Boga i wyznaj taką grzech. Boże, przepraszam Cię, bo myślałem, że możesz mnie odrzucić. Boże, przepraszam Cię, bo myślałem, że ja Cię mogę opuścić. Wydawało mi się, że moje nowe narodzenie to jest rzecz bardzo płytka. Powiedz, Boże, dziękuję Ci za moją nową naturę. Dziękuję Ci, że jestem stworzony na Twój obraz i podobieństwo, że mój duch jest żywy, że jestem wieczny, że moim domem jest niebo. Jeżeli myślałeś też, że tutaj na ziemi możesz postępować jak chcesz i eksperymentować, to uznaj to za grzech. Więc Boże, przepraszam Cię, że nie chciałem chodzić według Twoich zasad, które ustanowiłeś w Chrystusie Jezusie. Boże, odrzucam każdy błąd. Odrzucam każde odstępstwo. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że będę chodził według Twoich prawideł na ziemi. Ogłaszam absolutne bezpieczeństwo mojego życia na ziemi. Jestem zabezpieczony przez to, że chodzę Twoją drogą. Przyjmuję teraz Twoją moc, aby było to dla mnie jasne, proste i żeby mi nigdy od tego nie odszedł. Jeżeli poszedłeś na kompromisy w wierze, jeżeli szukałeś odczuć, jeżeli patrzyłeś na rzeczy w sposób naturalny, to uznaj to za grzech. Odrzuć wszelkie niedowiarstwo. Boże, przepraszam Ci, że Ci nie dowierzałem. Boże, przepraszam Cię, że nie bazowałem na Twoich obietnicach, tylko na tym, co mnie otacza, na tym, co przeżywam, na tym, co mówią ludzie. Jezu, odbywam się w Twojej krwi z niedowiarstwa. Ojcze, ja teraz związuję demoniczne siły niedowiarstwa nad ludźmi. Ja je przeklinam w imieniu Jezusa. Knebluję, zakazuję mówić do ludzi. Demoniczne siły niedowiarstwa, usuwajcie się od ludzi. W imieniu Jezusa. Nie dotykajcie ludzi. Nie wpływajcie na ich umysł. Odchodźcie teraz od ich umysłu. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Gdy się modlił teraz osobno o każdego z Was, chciałbym, żebyście dziękowali Bogu wszystkim. Po prostu módl się w innych językach. A ja będę się modlił o każdego z Was.
Sauna, zie, l'arma, la sigla di un uomo cristiano, e io so come ci vorrà Chodźcie tutaj do przodu, chodźcie do przodu. Yeah.
quello che non stava dando l'uomo, che cosa Yeah.
Unghiamo Cielo, tu posto solo loro da fare mai, unghiamo Cielo, On jest w Tobie, to jest ten sam Święty Duch, który stworzył niebo i ziemię, On jest w Tobie, kiedy wzywasz imienia Jezus, to On uaktywnia swoje działanie. W ogóle kiedy wzywasz imienia Jezus, wiesz to, kiedy wzywasz imienia Jezus, to jedno imię, tym imieniem jest Jezus, kiedy wzywasz imię Jezus, uaktywniasz Bożą moc w Twoim duchu. Ola Masaka Rada, wiesz to i to rób. Bez względu na to, jak to Ciebie wygląda. Ola Masaka Rada, Saka Rada, Saka Rada, nie bada. Przekonanie, które przychodzi w wyniku tego, o co zapytałeś, to jest Bóg, Święty Duch. To nie jest żadna filozofia. W to trzeba uwierzyć. To Bóg, który mówi do ciebie w twoim duchu. On mówi do ciebie w twoim duchu.
Nie możesz się potknąć. Nie możesz się potknąć. Nie potkniesz się. Przejdziesz takie mury, których naturalnie nigdy byś nie przeszedł. I będzie to dla ciebie łatwe, bo wybrałeś odpowiednią drogę. Po prostu mu dziękuję. Dziękuję za to, co masz. Dziękuję ci, Jezus. Przyjmij prostą pozycję, którą cię przyjmuję. Chodź ze mną, powiedz miłe rzeczy. Powiedz to, co jest dla ciebie najcenniejsze w niebie. Podziękuj mu za określone rzeczy. Za określone rzeczy. Za to, że jest taki dobry dla ciebie. Przypomnij sobie rzeczy, w których on cię wyswobodził z czegoś, w których cię wyjął, że tylko on mógł to zrobić. Wszystko już cię skreśliło, świat cię skreślił. Sam się skreśliłeś w różnych sytuacjach, a on nie. A on przyszedł, byłeś zaskoczony, więc podziękuj mu teraz, dlatego może dziękuję ci, że wreszcie wtedy przyszedłeś. Wspominaj te rzeczy. Wspominaj te rzeczy. Ha, ale on cię znalazł w różnych miejscach, w kraju, za granicą, w różnych patologiach, w ogóle jak byłeś, on cię podciągał, zobacz, to jest ten Bóg. Ten Bóg, on cię też pokierował, żebyś szedł do innych ludzi. Zobacz, przypomnij sobie, w jakich miejscach już byłeś, jakie miałeś stworzone sytuacje, żebyś mógł mówić o nich. Zobacz, jak to było. Zobacz. Mimo wszystko, mimo tego, że jeszcze byłeś niedojrzały, mimo tego, że jeszcze zapalały, że on był cały czas. Szamar, ale tak nie wiem. Dziękujemy ci, Jezus. Dziękujemy ci, Jezus. Dziękujemy ci, Jezus. Dzięki ci, Jezus. Dzięki ci, że ty mówisz. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci, Jezu. Tak bardzo ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczny ci. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę moją. Dla Ciebie będę żył. Deklaruj, nie bój się. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu. Jezu, ja dziękuję ci, że wziąłeś winę i karę moją. Dla ciebie będę żył. Będę dla ciebie żył, Jezu. Ja będę dla ciebie żył. Każdego dnia i każdej nocy. Ja będę dla ciebie żył. Marala, darala, 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 polski naród powstaje. Jezusa wielbi z wszystkich sił. Jego chwałą zapłyśnie, dla Niego będzie żył. Polski naród powstaje, Jezusa wielbi z wszystkich sił. Ojcze, to jest nasza proklamacja prorocza. Jego chwałą zapłyśnie, dla Niego będzie żył. Ojcze, w tym kraju,
tu nas postawiłeś, tu się pojawiliśmy na ziemi. Ojcze, my w tym kraju będziemy wykonywać rzeczy, o których ten kraj jeszcze nie śni. Ojcze, ja wierzę w to. Ojcze, Ty nas powołałeś, Ojcze, do tego, abyśmy zmienili rzeczywistość tej ziemi. Ojcze, i my teraz w imieniu Jezusa ogłaszamy, że tak się właśnie stanie. Ojcze, ogłaszamy, że wypełni się każde Twoje słowo, które zostało uwolnione do naszego życia, że nasze powołanie nie zostanie zmarnowane ani w jednym fragmencie, dlatego, że Twoje słowo jest niezawodne, a my jesteśmy w Twoim słowie, my wierzymy w Twoje słowo. Ojcze, nikt i nikt nas nie zatrzyma. Uwielbiamy Ciebie za to. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Ojcze, dziękujemy Ci za Kościół. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy częścią Kościoła, że jesteśmy Twoim Kościołem, że jesteśmy Bożym Kościołem, który rozpoznał, Ojcze, że Ty jesteś Bogiem obecnego czasu. Uwielbiamy Cię, Boże. Uwielbiamy Cię, Boże. Uwielbiamy Cię, szara lata, uwielbiamy Cię za to, że Twojego potężnego imienia nad każdą duszą, nad każdym ciałem.
Ja wzywam Twojego potężnego imienia. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z tych ludzi tutaj, Ojcze, miał, Ojcze, takie głębokie zmiany, które będą się przesuwały, Ojcze, do przodu tylko progresywnie, że to będzie coraz w nich większe, coraz silniejsze, coraz bardziej widoczne, Ojcze. Ja tego chcę, Ojcze. Ja tego chcę, Ojcze. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię. Ojcze, ja modlę się o tą wspólnotę tutaj, Ojcze. Ja modlę się o rozwój tej wspólnoty. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy tutaj są, Ojcze. Ja modlę się o manifestację darów Twoich, Duchu Święty, w nich. Jeszcze większą i potężniejszą. Ja modlę się, Ojcze, o jeszcze mocniejszy, potężniejszy rozwój i odrodzony w duchu, jeżeli chodzi o wydawanie owoców, Ojcze. Niech ten owoc tych odrodzonych duchów rośnie i potężnieje. Niech będą coraz bardziej, Ojcze, manifestującymi miłość. Niech pokój, który przewyższa wszelki rozum, przenika ich, Ojcze. Niech to, Ojcze, co w nich wrzuciłeś, uwydatnia się do zewnątrz. Niech to, co było niepoukładane, układa się teraz, Ojcze. Niech powołania, które włożyłeś do ich ducha, realizują się. Ojcze, niech nikomu z nich nie zabraknie pieniędzy. Ojcze, ja chcę, Ojcze, żeby była zawsze obfitość, Ojcze. Żeby, Ojcze, nie brakowało na nic. Żeby wspólnota się rozwijała i poszerzała, Ojcze. A daj im przychylność ludzi. Niech mają przychylność decydentów. Niech każdy człowiek w tym mieście, który jest na jakimś decydentem, Ojcze, reaguje, Ojcze, pozytywnie na tą wspólnotę. Ojcze, a ludzi przewrotnych i złych trzymaj z dala od nich, a zachowaj ich od wszelkiego zwiedzenia, od wszelkich, Ojcze, nauczycieli fałszywych, od wszelkich ludzi, którzy będą chcieli ich wykorzystać. Ojcze, zachowaj ich. Ojcze, zachowaj. Niech Twoi aniołowie ich strzegą. Niech Twoi aniołowie o nich dbają, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa, a otwieraj im drzwi, które są zamknięte. Ojcze, a prostuj im drogi, Ojcze. Niech Twój Święty Duch prowadzi ich w miejsca, w których jeszcze nie byli, Ojcze. A Ojcze, niech się jednoczą, Ojcze, jednością słowa. Niech się jednoczą jednością zdania, Ojcze. Niech stoją przy sobie, Ojcze, jak rycerze. Ramię w ramię, Ojcze. A niech mądrość z nieba, Ojcze, która dzisiaj jest w ich duchu, manifestuje się poprzez wszelki rozum, Ojcze. Poprzez doświadczenie mądrości ludzkiej również, Ojcze. Ojcze, niech talenty się pomnażają, Ojcze. Ja uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie za tę wspólnotę, Ojcze. Ojcze, ja chcę podwójnego pomnożenia. Ojcze, niech tutaj będzie podwójne pomnożenie teraz, Ojcze. Niech najbliższe miesiące niosą, Ojcze, pomnożenie. Ojcze, niech najbliższe miesiące niosą pomnożenie. Pomarasa karalala de sęgę de Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Uwielbiam Cię, dziękuję Ci, Ty zawsze wysłuchujesz. Uwielbiam Cię, Królu. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże. Halleluja. Ojcze, Ojcze, dziękuję Ci za Bartka. Ojcze, ja chcę, żeby, Ojcze, to, co się w nim zrodziło, Ojcze, pomnażało się, Ojcze. Żeby to miejsce, w którym go osadziłeś, Ojcze, ten urząd, Ojcze, on się pomnażał. Ojcze, żeby tego było jeszcze więcej, Ojcze. Ojcze, ja modlę się, Ojcze, o głębie nauczania, o jeszcze większą perspektywę proroczą, Ojcze. Ojcze, ja modlę się teraz o manifestację, Ojcze, działań pasterskich. Ojcze, ja modlę się o świetną organizację. Ojcze, ja modlę się o to, aby strategia była jeszcze bardziej precyzyjna. Modlę się o to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, Ojcze. Uwielbiam Cię dla Niego, Ojcze. Haka ta sene bene bene Jesus. O marala de gira de frazy kede Jesus Christ. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. 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 Holy sęgie de lor, nene dene de siwa, numana de lor, de kene de dene de siwa, parma de dene de dene. Pozwalę, żeby to pracowało. Niech to pracuje. Nowe myśli się pojawiają. Niech to się wszystko układa. Halleluja. Niech się układa. Halleluja.